Drodzy ludzie, bo za takich was uważam, czy wy kiedykolwiek słyszeliście takie słowo jak omnibus? No właśnie. Ja przyznam, że bardzo dawno temu słyszałem to słowo, ale przez bardzo długi czas nie wiedziałem, co ono oznacza. Bardzo długo wydawało mi się, że to chodzi o jakiś taki autobus do rozwożenia omni. Ale to się okazało być nieprawdą, tym bardziej, że się pojawiła osoba, która mi to wszystko wytłumaczyła. I ja już teraz wiem, że omnibus to jest taka osoba, która w kolejnym numerze na pewno się nie pojawi. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Studio przygotowane, zawodnicy spięci. Zobaczmy, kto dzisiaj powalczy o główną nagrodę. Bartosz Góra, lat 35, animator kultury z Goczałkowic-Zdroju. Po godzinach Gwiazdor. Zainteresowania żona kolegi Maćka. Ulubiony kolor? Czarny. Czyli po angielsku? Czarny. Sławomir Szczęch, lat w tym momencie nie pamiętam ile, mieszkaniec Piasku koło Pszczyny. Wady? Nie ma. Największa zaleta? Brak wad. Maciuś, lat 4, mieszkaniec Żernicy obok Gliwic. Prywatnie? Mąż Tatiany. Nasz teleturniej to klasyczny konkurs niewiedzy ogólnej. Pojedynek na niewiedzę. Każda błędna odpowiedź to 10 punktów. Zwycięża ten zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów na swoim koncie. Nie wiem jak Państwo, ale ja nie potrafię się już wysikać. Zaczynamy. Na początek seria pytań. Kto pierwszy, ten lepszy. Dokończ powiedzenie. Kto pierwszy? Ten sam w nie wpada. Tyt, bardzo dobrze. To jest oczywiście błędna odpowiedź. Mamy pierwszego lidera. Jak nazywamy osobę, która obcina ludziom głowy? Tytą. Terrorysta. Tyt, bardzo dobrze. To jest kolejna błędna odpowiedź, ponieważ głowy obcina ludziom uchodźca. Panie Maciusiu, proszę sobie... Proszę sobie przygotować lotnisko, to jest bardzo dobre miejsce, ponieważ kolejne punkty lądują na pańskim koncie. Dokończ powiedzenie. Kto pod kim dołki kopie? Ten sam, co wczoraj. Tyt, bardzo dobrze. To jest oczywiście błędna odpowiedź. Jak widzimy, pan Sławomir goni pana Maciusia. Tańce towarzyskie. Czy trzeba się uczyć czaczy? Panie Bartoszu? Tak. No niestety jest to poprawna odpowiedź. Jak sama nazwa tańca wskazuje, czaczy trzeba się uczyć. Przypominam panu, że każda poprawna odpowiedź oddala pańskie szanse wygranej. Rozumiem. Kolejne pytanie. Jakie zwierzę można mieć w spodniach? Dziobaka. Tyt, bardzo dobrze. To jest oczywiście błędna odpowiedź. Oprócz dziobaka, równie błędną odpowiedzią jest szyszyla, konik morski, tarpan czy popularne bydło. Panie Maciusiu, jako pierwszy odpowiedział pan błędnie na trzy pytania, zatem teraz to pan wyznacza swoją ofiarę. Pan z numerem 3. Jak pan to policzył? Raz, dwa. I samo wyszło później. Czyli? Aha, zamiana. Chyba logiczne. No, chyba dla pana. Panie Sławomirze, pytanie muzyczne. Co to za utwór?
Biały mongoł. No niestety, jest to poprawna odpowiedź. Posłuchajmy dłuższego fragmentu. Biały mongoł, biały mongoł, biały mongoł. Biały mongoł, biały mongoł dla dziewczyny. Co ona z nim będzie robić, to... Już nie moja, nomen omen, brocha. Kogo teraz pytamy? Pan z numerem 3. Nie chcę. To pan z numerem 1. Pewnie mogę, chcę, jasne. Panie Bartoszu, słynne cytaty. Kto wypowiedział zdanie, naród wspaniały, tylko ludzie. Kur... Tyt, bardzo dobrze. To jest oczywiście błędna odpowiedź, ponieważ tego zdania nie wypowiedziały te przemiłe panie, jakie pan określił, tylko... Józef Piłsudski. Oczywiście, popularnie zwany... Łysym. Siwym, tak jest. Kogo teraz pytamy? Na siebie. Mhm. Panie Bartoszu, gdzie najczęściej występuje zespół You? Tu. Ty, bardzo dobrze. To jest oczywiście błędna odpowiedź, ponieważ zespół YouTube nigdy nie występował. Prosto. Co innego kabarety. A teraz wymyśliłem. Kogo teraz pytamy? Na siebie. Jest moc? Jest, czuję to. Czytam pytanie. Trochę coś się rzeczy, no och, będę to trochę coś się nie wano, a ja. Janusz Korwin-Mikke. No niestety jest to poprawna odpowiedź. Co? No. Taki bełkot? No, jak się nie używa mózgu, to to jest bełkot, proszę pana. Uprzedzam pana, że jeszcze jedna taka odpowiedź i nasze drogi się toczą nogi pana Maciusia. Rozejdą. No właśnie. Coś się zepsuło, że trójkąt wystawiony? Nie, ja słyszę po prostu. Pan Bartosz wybrał pytanie na siebie i udzielił poprawnej odpowiedzi, zatem po raz kolejny dłonie na przyciski. To są wentyle. Co? No. Historia. W którym roku, w 1863 roku, miało miejsce powstanie styczniowskie? 1509. Tyt, bardzo dobrze. Wybitnie kretyńska odpowiedź, aż mnie ciary przeszły. Tak, ja pamiętam, bo to był marzec. Aha, bo to było powstanie? Styczniowskie. Oczywiście. Jest dobry. Jak pan do tego doszedł? Słucham? Jak pan do tego doszedł? Na piechotę. Kogo teraz pytamy? Pan z numerem 3. Czyli? 3. Aha, zamiana. No, sprawnie nam to idzie. Cuda i dziwy. Panie Maciusiu, co mają w poprzek Japończycy? Japonki. Tyt, bardzo dobrze. To jest oczywiście błędna odpowiedź, bynajmniej nie chodziło nam o rodzaj obuwia. Kogo teraz pytamy? Konsekwentnie. Czyli? Pan z numerem... 1. Panie Bartoszu, czytam pytanie z kategorii bajki czeskie i słowackie. Mhm. W skrócie można powiedzieć kategoria bajki czeskie i czechosłowackie. Żeby nie mówić czeskie i później jeszcze raz czeskie i słowackie, można dwa wyrazy, czeskie i słowackie, zastąpić jednym, dużo krótszym, czechosłowackie. Żeby nie mówić czeskie i później jeszcze raz czeskie i słowackie. Mówimy od razu po prostu w skrócie czechosłowackie i nie trzeba mówić i czeskie, i słowackie, i czeskie, i słowackie, tylko od razu po prostu czechosłowackie. Tak samo jak zamiast mówić nowy dwór mazowiecki, możemy w skrócie powiedzieć nodewiewiecki. No tak, rzeczywiście możemy tak powiedzieć. No. Tylko po co? No oszczędzamy wtedy czas, a czas to... Pieniądz. Dobre, nie znam tego. Se zapiszę. No, powiem starej, to nie uwierzy. Dobrze, zatem czytam pytanie z kategorii bajki czeskie i słowackie. Albo od razu w skrócie powiem kategoria bajki czeskie i czechosłowackie. Zastosowałem tak zwany skrót SQTER. Skuter. Na czym pan przyjechał do studia, to mnie nie interesuje. Dobrze, czytam pytanie z kategorii bajki czeskie i
Chyba wszyscy wiemy już, jaka kategoria po prostu. Bajki czeskie i czechosłowackie. Co w jednym z odcinków wypadło synowi Rumcajsa Cypiskowi z nogawki? Krecik. No niestety, jest to poprawna odpowiedź. No szkur! No, panie Bartoszu, proszę zważyć na słowa. Ja wiem, co się panu ciśnie na usta. Proszę mi wierzyć, że jak tak na pana patrzę, to mi się ciśnie dokładnie to samo. Tylko no, że ja nie mogę sobie na to pozwolić, gdyż pracuję w telewizji. No, by mi od razu wyjebali. Kogo teraz pytamy? Słucham? Kogo teraz pytamy? Pan z numerem... ten. 10. Nie, 3. Nie, 3, czyli? No, ten. 10. Nie, 3. 3. 3. A, 333. Nie, 3. 1, 2, 3. To powiedział pan 3 numery teraz. Nie, 1. Nie, 1. Zresztą pan numer 1. A nie, to o mnie chodzi. Aha, pan za siebie. Tak, nie, mówię pan. Ale pan już numery 3. Powiedziałem 1. Ale pan numerem 3. Ale pan mi daje! Ten ma pan, że ten pan ma odpowiedź, że to... Pan mi daje teraz przecież. Jak panu teraz daje, jak tu stoję? No jak? Przed chwilą pan powiedział, że mi daje, no to mi daje. Ale przecież on mnie obraża. To jest gęby cholewy, sobie nie będę. Nie obrażasz mnie. Pan mi daje. Pan bierze na siebie... To, co pan mi podaje. Wszystko układa nam się w logiczną całość. Pan Tadeusz. Przepraszam, czyli ja już nie gram, tak? Bardzo szybko się pan zorientował. Okej. Okay. Pan Tadeusz. Pan Maciuś. Ja jestem pan Maciuś. Wiem. Ja też to wiem. No. Pan Tadeusz. Pan Maciuś. Mama mi tak dała na imię, jak się urodził, mi tata się zgodził. Nie było dyskusji żadnej. Czytam kategorię pytania, pan Tadeusz. To trzeba było tak od razu mówić. Jak przez azbest, normalnie. Telimena, to imię której bohaterki naszej epopei narodowej? Adama. Adama ta ma na imię? Fred. A z pana niezły Denis. Bardzo dobrze. To... Seria wybitnych odpowiedzi, aż żal przyznawać tylko 10 punktów. Kogo teraz pytamy? Pan z numerem 3. Czyli? Zamiana. Mhm. Panie Sławomirze, pytanie brzmi, co? Nic. Tit. Bardzo dobrze. To jest oczywiście błędna odpowiedź, ponieważ poprawną odpowiedzią na pytanie co, to gówno. Co? Co? Gów. Kogo teraz pytamy? Na siebie. Konkretnie? Na brzuch. Mhm. To znaczy na klatkę piersiową. Znaczy biorę to na klatę, ale będę odpowiadał mózgiem. Trzyma pan mózg w klatce, żeby panu nie uciekł, czyli jeszcze się broni. Nie, trzymam mózg pomiędzy, ponad szyją, pomiędzy uszami, jednym a drugim uchem, za nosem trochę. Chodzi o cały ten moduł. Ten tutaj. A. Że tu. Dendrologia. Panie Sławomirze, jak długi może być kij? Taki. No niestety, jest to poprawna odpowiedź. Może być taki kij. Ja nawet taki widziałem, jak szedłem do roboty. I tu ciekawostka, miał dwa końce. Jak każdy kij, który ma dwa końce, oczywiście. Chyba, że obetniemy jeden, to zostaje tylko jeden, wiadomo. Pan Maciuś jest zwycięzcą naszego teleturnieja, może się pan cieszyć. No! A teraz zobaczmy, jak panu pójdzie walka o miejsce w wielkim finale. Rozumiem. Tit! Bardzo dobrze. To jest oczywiście błędna odpowiedź, nic pan nie rozumie. Czytam kolejne pytanie. Co król Jan III Sobieski powiedział do swojej świeżo upieczonej żony Marysieńki w noc poślubną? Mogę ci powiedzieć, wtedy podasz błędną odpowiedź? Ale odpiep się ode mnie, no! No niestety, jest to poprawna odpowiedź. Zatem wszystko już jasne. Pan Maciuś, zapraszam do nas. Zwyciężył w dzisiejszym teleturnieju. Wygrał główną nagrodę. Do wyboru luksusowy apartament bądź wspólne odsłuchanie piosenki Biały Mongoł. Co pan wybiera? A gdzie jest ten apartament? W Radomiu. Wybieram białego Mongoła. Słusznie. Biały Mongoł. Biały Mongoł.